Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach kolejny odcinek z The Coven of Andy and Lele. Witam was bardzo serdecznie. Nagrywam to odcinek już po raz kolejny, w sensie początek tego odcinka, ponieważ nagrałem już cały, calutki odcinek i coś mi się skopało. Coś mi się w ogóle zepsuło. Zauważyłem, że mam tak tylko z tą grą i tylko kiedy jest ona w pełnym ekranie. Jeżeli coś będzie dziwnie wycięte, to z góry was za to przepraszam, bo musiałem troszkę pozmieniać, Pomieszało mi się straszliwie, tak czy siak jesteśmy chyba mniej więcej w tym samym momencie, generalnie gotujemy sobie zupę z rodziców. Czegoś nam brakuje, nie wiem co brałem, czego nie brałem, kroimy rzeczy, czy coś jeszcze musimy pokroić? No popatrz, o wiele lepsze od twojej. Teraz, czy jeszcze czymś mieliśmy się zająć? Trudne się wylosowało, nie pamiętam czy jeszcze czymś mieliśmy się zająć, bo trochę wypadłem z rytmu. Twarz do kominka, okej. To już chyba robiłem w poprzednim odcinku, ale powiedzmy, wlewasz organy waszych rodziców i odpalasz na maksa. Zgaduję, że te urządzenie to nie jest puchar jakiś, tylko zapewne mikser, tak? Wychodzi z tego jakiś smoothie. Całe wylewasz do zlewu. No i proszę, po problemie. Jestem serio zaskoczony, że nie kazałeś mi tego wypić. To jest jakiś pomysł. Co, chcesz jakąś chorobę? Oczywiście, że nie kazałabym ci pić surowego mięsa. Naprawdę myślisz, że jestem aż tak tempa? Ja tak nie myślę. Ja o tym wiem. Zamknij się. Ten tempar właśnie wylał swoich rodziców do zlewu. Ha, dobra. To było mądre. Jarna tempaka. Okej? Czy możemy już zasiąść do zupy, prawdziwa polska rodzina? Zupa się gotuje. No dobra, to niech się gotuje. Myślisz, że zupa już gotowa? Wystarczyło wyjść z kuchni. Kolacja gotowa. Ja też jem? Oczywiście, to raczej ostatnia gotowana kolacja. Pewnie tak. Dokładnie, a teraz powiedz... Niespodziewane. No i jak? Smakowało? Dobre. Tylko dobre? No jest lepsze niż ostatnio, ale... Czemu jesteś taki wybredny? Sucho smakuje, chyba rozgotowałaś. Podoba mi się przejście, które mamy tutaj, jeżeli chodzi o ogół wydarzeń w tej grze. W pierwszym epizodzie wielkie tutaj dylematy moralne, czy zjeść, czy nie zjeść, być ofiarą, czy łowcą. Kto pierwszy, ten lepszy, prawo dżungli wygrywa silniejszy. Tutaj mają za sobą dosłownie trzy kratki na miarę świata gry. Dalej za sobą lodówę. Mają kasę, mogą zamówić sobie pizzę i wszystko, a oni sobie wybrali rosół z rodziców. Super. Mama była suchą osobą, to jej wina. Poza tym, jakim cudem to może być suche? To jest zupa. Nie, mama byłaby bardziej słona. To jest po prostu suche i bez smaku. Oj, grabisz sobie kolego. Według mnie marnotrawstwo składników na 10. Nie zjadłbym ponownie. Natychmiast cofniesz te słowa. Stoję nad garami w kuchni, a ty mi tak dziękujesz? Przepraszam, ale po prostu nie umiesz gotować. Nie wybaczam ci. He? Duper, następnym razem będziesz jadł gówno. No, to jedzenie smakuje jak... Po cienkim lodzie, Andrew, po cienkim. Co? Tylko żartuję. Nie jest w sumie takie złe. Jest pyszne. Tak, jest tak pyszne, że mój prymitywny mózg nie może tego zrozumieć. Lepiej? Dokładnie. Twoje danie przewyższa moje umiejętności pojmowania smaku. Dokładnie. Doświadczenie kulinarne nie z tego świata, którego śmiertelnicy, jak ja, nie potrafią nawet właściwie smakować. Ponieważ moje kubki smakowe nie są rozwinięte na tyle, aby wyczuć wszystkie subtelności. Zaprawdę, kiedy powiedziałem marnowanie składników, chodziło mi o to, że karmienie mnie tym to strata czasu. Żywność takiej jakości powinna być dawana królom. Nie. Bogom. To jest to. Następnym razem napiszę ci jeden z tych gównianych wierszy o twoim jedzeniu. O Boże. I oto błagam cię. Przyjdź na ucztę i niech twoje oczy na nią zobaczą, a jeszcze możesz zjeść jedzenie. Aby ukoić twoją zmęczoną duszę, został uważony wywar, który cię przerazi. Na jej palcu musi być magia wskazówek, jak ugotować taką rozkosz. A jednak mięso jest bardziej suche niż jej usta, kwadrans po północy. Hola, hola, kolego. Czy powinnam kupić pomadkę? A mięso nie jest suche, cholera jasna. Jest idealne.
Dobra, ludzi się trudno gotuje. Następnym razem mi wyjdzie. Niby jakim następnym razem? No właśnie, niby jakim następnym razem? A, no dobra, czyli... Chyba z mięsem sobie poradziliśmy, jak mogliśmy. Ale coś trzeba jeszcze zrobić z tymi kośćmi. Kośćmi? Możemy zagrać w kościa neopokera. będę kolejny w zupie. Najpierw to ja muszę się pozbyć tej zupy, a ja posprzątam kuchnię. Dobra. No zapisuję tutaj, widzicie, że już są dalsze save'y, spokojnie, to nie jest aż tak daleko, tutaj były przerwy na granie, były testy i gówno co to dawało. Także zapisujemy sobie tutaj i lecimy dalej. Idziemy wyrzucić zupę. Jakbym był zupą, gdzie bym został wylany? Do ogrodu. Na grządki. Niezbyt. Wyjątkowo ciężkie kamienie, tutaj mogę wejść z powrotem do łazienki. Ja już to robiłem, tylko kurczę. Może sobie na to zasłużyli, ale nie powinnaś ich tak tu po prostu wrzucać. Spróbuj zrobić coś z nimi, żeby tak nie wyglądali. Mają nie wyglądać jak zupa, nie wiem, mam ich molekuły połączyć z powrotem? Może do odpływa albo do kibla. Ale nie pamiętam właśnie. A, działając toaleta, nie, ale to nie jest to. Może do zlewu po prostu resztę wylać? Halo? Aha, ja ich nie wziąłem. No głuptas. Nic się nie stanie, po prostu wywalę to do śmiecia zewnątrz, nie? No i wszystko mi się zgadza. Mniej więcej tutaj zdałem sobie sprawę, że mi się materiał strzaczył. Więc jesteśmy praktycznie na dobrej drodze. Wrzuciłaś resztki z zupy z rodziców. Wyrzuciłaś. Jesteśmy Andrew. Jesteś Andrew. Muszę coś zrobić z tymi kośćmi. Na razie je pozbieram, zanim aż je pogubi. Zdobyłaś wreszcie plastikowe. Dobra, a gdzie są kości? Czekajcie, może... A, wiem gdzie. W kominku pewnie, tak? Mięso się spaliło, ale kości zostały. Mięso zjedz, ale kości zostaw. Wrzucasz je do plastikowego worka. Dobra, i co teraz? Do kibla może go spuszczę. O! Więc co z czaszkami? Możemy je wrzucić do morza razem z innymi kośćmi. Więc tyle z kompletnego zniknięcia? To po co robiliśmy całą resztę? Cicho bądź. Dopóki pozbędziemy się zębów, wszystko powinno być dobrze. Jak ktoś oglądał terminały, to wie. Rzeczywiście te Dental Records słynne, podobno dobrze nadają się do szukania, do kogo należał kościotrup. Słyszałem też o tym sporo. Czemu tak myślisz? No bo chyba nie da się określić tożsamości czaszki bez zębów. Chyba? Super. Wybacz mi, moja droga, ale jegomość nigdy nie musiał pozbyć się ciała. Mam nadzieję, że nie da się rozpoznać ciała po samych kościach. Czy kości unoszą się na wodzie? Tak jak takie patyki? Znajdę coś, żeby je obciążyć. O Boże, co żeby obciążyć kości? Może magiczne, gumowe zestawy do zabaw naszych rodziców? Nie za bardzo. Coś ciężkiego, żeby obciążyć. Wiem co. Tak? Kamienie. Ciężkie kamienie, tak powiedział Ashley. Wrzuca się do worka. I co teraz, do sracza? Przepraszam, aż się zająkłem. O! I zdobywam w cholerę zębów, bo wyciągnąłem je. Mam teraz bezzębne czaszki dwie. Więc wyrzucamy gdzieś zęby, wrzucimy kamienie do worka z kośćmi i po problemie. Daj mi znać, skąd zajmować się zębami innymi kośćmi. Dobra, tutaj wrzucam. Spuszczasz żeby w toalecie. A, żeby tylko w toalecie. Kochani państwo, zęby w toalecie spuścić. To jest taka abstrakcyjna myśl. Nie wiem, ze wszystkich abstrakcyjnych myśli, które mam gdzieś głęboko w głowie, ta jest chyba najgłębiej. Spuszczanie zębów, nawet nie zęba, ale zębów. Nie wiem, myśleliście gdzieś w swoich życiach dłuższych czy krótszych o tym, żeby spuścić zęby w toalecie? Boże święty, parę razy musisz spuścić wodę. No i proszę, problem z głowy. Gdyby to tak działało z nimi wszystkimi. Chodzi o zęby? No, zazwyczaj chodzi się do dentysty. Aha, chodzi o inne problemy. Nareszcie, teraz tylko trzeba wyczyścić piwnicę. Musimy? No raczej. Po co? Potem i tak coś jeszcze ofiarujemy. He? Czemu tutaj? No bo chyba będziemy tu żyli. Chyba nie. Wystarczy płacić ich rachunki, takie tam. Chciałbym, ale... Pewnego dnia pomyślał, dawno nie widziałam pani Graves w pracy. Więc ją wyleją, co z tego? Raczej nie będzie ich to tak bardzo obchodziło, żeby zaraz iść z tym na policję. Poza tym zeznajomili się z sąsiadami. Zobaczył, że dawno ich nie było, mimo że na drzwiach jest dalej ich nazwisko. No to pokręcimy trochę, powiemy, że pilnujemy domu naszych rodziców i tyle. Podoba mi się, bo Andrew
oddał wszystkie moje myśli tym gestem. Słuchaj, nie każdy ma tak wyjebane jak ty. Mają przyjaciół w pracy, sąsiadów i swoje rodziny. Ale dziwki, czemu sami sobie nie wystarczą? Nie chodziło mi o to, że kogoś dymali. Trudno, to i tak to samo. Chyba nie zrozumiałem? Tak czy inaczej. W końcu przestaną się martwić o to, że właściciel nigdzie nie ma. I po prostu wezwą policję. A kogo oni tu znajdą? Dzieci właścicieli, którzy nie zgłosili zaginięcia rodziców. Potem się zapytają, a jakim cudem wy jeszcze kurna żyjecie? Jeżeli nie chcesz tu być, to wystarczyło powiedzieć. Nie o to chodzi, bardzo bym chciał, ale po prostu nie możemy. Możemy chociaż zabrać im dowody osobiste? Będziemy nowymi Gravesami. Będziemy mieli ten sam problem jak z naszymi. Jeżeli policja zacznie szukać rodziców, zobaczy, że ich dowody są dalej używane. Boże święty, Andrew jest jakimś... Myślę, że ma zadatki seryjną mordercę. On nie jest tylko... On nie ma tylko takich zapętów, że mu traci panowanie i hamulce puszczają. On jest, kurczę, strasznie sprytny. I naprawdę myśli. Przykro mi, Ashley. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Dobra, to posprzątajmy piwnicę. Okej, zmieniamy się na Ashley. Ashley, look at me. Cholera, serio myślałem, że w końcu będziemy mieli spokój. Dobra, nie teraz. Potrzebuję mopa. No, kochana, masz wielkie szczęście, ponieważ jesteś dosłownie o... Ten mop jest za wielki. Znajdź inny. Jak to za wielki? Tutaj jeszcze ci wisi? Zdobyłaś mopa świetnej jakości. Zdjęte? Czy nie? Coś tu jeszcze jest? A, jeszcze pentagramy trzeba zmyć mopem. Może powinnam odłożyć świeczki na miejsce? Raz, dwa, trzy i cztery. Tu? Chyba nie tu. Tu. Wrzucasz wszystkie świeczki do pudełka. Super, jesteśmy zajebiści. Co dalej? Jest Andrew? Zrobione, możemy już iść? Chyba tak, ale nie wiem, czy już wszystko zrobiliśmy. Może zobaczysz we śnie, czy nas gdzieś złapią. Ofiarowaliśmy dwie dusze, więc dostałem przynajmniej dwa prorocze sny. Może się zdrzemnę i powiem, czy coś się z nami stanie. Proszę, zrób tak. Okej, idziemy spać? Serio? Tak po prostu? Na łóżku, gdzie rodzice uprawiają SEX? Nie powiem na głos, bo mnie ciary łapią? Więc jak działają te wizje? W sensie, jak je otrzymać? Nie pamiętam. Okej, spoko. Nie pamiętasz? Jezu. Czy mogłabyś mieć jeszcze bardziej wyjebane? Byłoby super. Och, przepraszam, nasza wysokość, ale minął już tydzień. Poza tym sam nie jesteś lepszy. Nie pamiętałeś adresów własnych rodziców. No tak, bo to jest na tym samym poziomie. Sorry, ja coś to dziwnie zaakcentowałem. Chodzi o to, że to rzeczywiście dwie skrajnie podobne sytuacje. Demon powiedział, że trzeba go trzymać, żeby otrzymać proroczyzny. Tyle. Ostatnim razem był u mnie w kieszeni. Demon? A, amulet. Mogę teraz ja go podtrzymać? Demona? A, amulet. To mi dał to coś, więc pewnie dla ciebie to nie zadziała. Zawsze można spróbować. Boże, ty dalej tego nie rozumiesz. To oznaczało... Nie. Rozumiem, ale mam to gdzieś. Przestań być taka samolubna i po prostu daj mi spróbować. To jest moje coś. Ojeju, nie wiedziałem, że ona się mu postawi. Nauczyliście kiedyś dzielenia się? Jak mam się tym podzielić? Mam to przeciąć w pół? To nie za dobry pomysł. Nie o to chodzi, tylko... Nie dzielimy go. Nie o to chodzi, może będziemy trzymali go razem. Zobaczymy, czy zadziała. To ją przekona. Jak? To coś jest malutkie. No, w naszych rękach. Ojej, ale romantycznie. Czy co? Trzymanie się za ręce podczas wspólnego snu. Kurwa, odwal się. Dobra, to nie nic. Dobranoc. To nie. Żartuję, niech ci będzie. Ale tak wydaje mi się, że to tylko jedno z nas będzie miało sen. Zobaczymy. Dobranoc. Jak zarąć się. Dobranoc. Andrew tu wygląda, jakby miał 70 lat, nie? Taki ostatni dzień na ziemi. Kurwa, jak mam zasnąć po tym, co przed chwilą powiedziałaś? Jeszcze to, co powiedziała mama. A no tak, słyszałam to. Ach tak, czyli dlatego się tak zachowywałaś? Widziałaś jej twarz? To było świetne. Mam nadzieję, że żałowała całego swojego życia. Jestem przekonany, że żałowała takich dzieci. Dla mnie spoko. Jeżeli to pierwszy raz żałowała obydwu z nas. W sumie rel. Co? Dziwnie to powiedział. Nic, dobranoc. W niedługim czasie zasypiacie. Okej, ruszam się.
Króli, czy zobaczysz różowego pluszaka? Telewizor się nie odpala. Kurwa, znowu się zepsuł, co to? Brzydki rysunek, ale widzę tu jakąś trasę. Tylko jak tu wejść? Teraz jest kolejna część trasa, jakieś trzy króliki z trzema kreskami. O! Czerwoną kredkę. Nic, tylko biały szum. Czerwona kredka tutaj. O! Zobacz zieloną kredkę. Zielona idzie w dół. Jakoś. Okej. Jeszcze proszę niebieskie, ale niebieska jest tutaj, nie? Nie wiem, czy wam nie zesłałem tą kamerą, ale niebieska jest tutaj, tutaj. O! Idę do niej teraz. Idę po ciebie, maleńka. Niebieska kredka, dobra. I Lejlej teraz pójdzie sobie jeszcze... A co z niebieską mam zrobić? A, mamy królika coś pomalować. Daj wszystkie kredki pluszakowi. Oho. Demon. Ty telewizor wzajemnie się oglądacie. Przedstawiamy epizod pod tytułem Lejlej i tylko Lejlej. Okej. Czyli nie ma rzeczywiście to Andrew. O! Domek? Co to było? Co to było? A to. Zobacz taboret. Różowy pluszak się samemu. Podnieś go, zostaw go. Dalej szerz na podłodze. Tata pluszak się nie ruszy, mama pluszak się nie ruszy. Zobacz zielono pluszaka. Zielony to jest Andrew. Zobacz taboret. Mam... Odkładasz zielono pluszaka. Pluszakom jest ze sobą dobrze. O! To po co ten taboret był? Mama pluszaka i tata. Może teraz mamy i tata, a może stąd coś zabrać? Różowego i zielonego. Wszystkie cztery pluszaki mam. Może zaraz jeszcze jeden będę mógł Megazorda obudzić. Skrzynia jest zamknięta. O, jest skrzynia. Śmietnik jest zamknięty. Okej, okay, a to co to? Ten pluszak się nie ruszy. Połóż różowego albo zielonego. Różowy to my. Ale co to za fioletowy i żółty? A zielonego? Otworzyła się skrzynia i śmietnik. Fioletową szmatę, żółtą dziwkę. A ja głupi zawsze to nazywałem królikami. Szmata i dziwka. Dobra, zapamiętam. Patrzcie, że na górze się odpaliły jakieś monitory. Mam ich 6, nie wiem, czy też wam je czegoś nie zasłania. Przypadkiem. Ten pluszak jest popularny wśród kobiet. Dobra, a to co? Rzucasz mamę i tatę pluszaka do garnka. O, to chyba zupa będzie, moja ulubiona. Zupa ze starych. To co? Zamknij. Żółtego... O, to jest ta zasmą, taka szlaczka. Która to ona? Żółta to jest dziewczyna chyba tego, Andiego. To ta fioletowa też się w Andym podtrochiwała? Kaszlunka? Teraz jest tam, gdzie ja leży. O, cztery już są oczka. Żółtego do śmieci? Może trochę pobożnych życzeń? A czemu żółty do śmieci? Tyle akurat nie rozumiem. O, zdobywasz najlepszą rzecz na świecie. I trzeba do komina podejść, czy do klatki. Klatka jest pusta. O wiele lepiej. O, zamknęła go w złotej klatce. To się... to jakoś się nazywa. W sensie, trzymać kogoś w złotej klatce jest chyba taki związek frazeologiczny. Coś może tu jeszcze zrobić? Coś jeszcze wygrzebać? Jakiś sekretny coś? Może... Od razu spadł. A, mogę tutaj fioletowego, różowego postawić. Dobra, a to co? Fajny ten soundtrack. Wieczór kochanków. I to jest jakiś króliczek i ten. I mam jeszcze kwiaty. Zdobywam kwiaty, zdobywam... nóż. I mogę coś postawić na tym... pączku? Oj, nie wiem, co postawiłem. Nóż? Zamknięte, okej, czyli trzeba kwiaty. Bo ma być romantycznie, a nie groźnie. Dajcie, bo naklikałem. Kwiaty. Tak, mamy otwarte drzwi. Chociaż to wygląda, jakby tutaj jeszcze miały być drzwi. Ale tutaj były itemy. Dobra. Okej, to jest Andy Lejlej. Dawno, dawno temu w parszywym życiu. Koniec. A tu jest Andy Lejlej i ta chyba laseczka jego. Zobacz pęknięte serce. Zobacz słoneczko i zdobywasz serce. Nareszcie, potworze. Finally. Dobra, są dwie pary drzwi i obie są zamknięte. Za jednym jest jakieś drzewo, a za drugim jest pustka. No tutaj chyba miłość trzeba dać, serce. Tutaj pęknięte serce.
A to jest słoneczko? Nope. Wiem jak, chyba. Tutaj dajemy serce, a tutaj dajemy... Okej, tam jest... Zielony... No jesteśmy tam my, jest słoneczko, a to drugie da się coś tworzyć? Oj, a wiem nawet jak. Słoneczko. Serce. Pęknięte serce. Tam się trzymać z ręce, to jest buziaczek jakiś, znaczy taki serduszko. No chyba jest ten dziwniejszy wybór, wiem co, na co się pisze, dobra, lepiej nie. Chyba jest ten dziwniejszy wybór? Ja lubię dziwne. Okej, widzę znowu w klatce. Klatka jest zamknięta, okej, a co to za obrazy? Przyjaciele. O, to jest klucz. Do klatki? Zobacz klucz. Klucz był przy obrazie rodzeństwo. Mogę go otworzyć teraz? Weź zielonego pluszaka. Tu co? Matka chyba. Rodzice. O! O! Ty, zostawiłem jakąś plamę i teraz jestem na zielono. A tu? Koledzy z klasy. Wszędzie. Wszystko zastępuje Andy. Ale ostro. A tutaj? Grosisz za twoje myśli? Nie ma mowy. Fajeczkę pali? Ale to jest sen, tak? Proszę, chociaż jedno słowo. O kurcze. Ja pierdzielę. Upokarzające. Co upokarzające? Nie wyglądałeś na upokarzonego. Więc chyba chciałeś powiedzieć satysfakcjonujące. Na pewno chciał. Przepraszam za kolegę Lejlej. On jest po prostu... Od nikotyny mu się pojebało w głowie. Duże słowa nie mieszczą ci się w ustach. Ta? Z czymś innym nie miałam problemu. O cholera jasna. O tak, takie upokarzające, nie? Wiesz, że łatwo zmienić mi zdanie. Ktoś tu ma brudne myśli. Delektujmy się chwilą, powiedział kiedyś pewien youtuber na pewnym kontrowersyjnym materiale. Mniej brudne niż twoje. Chodź tu do mnie. Czekaj, delikatnie. Kurwa, delikatnie. Wizja nie kończy się twoją śmiercią? Toć to wizja. To się musi stać teraz. Chyba, że ktoś się nam przerwie. Chociaż tyle z tego dobrego. Cóż. Myślę, czy Andrew też to widział. Chyba wygląda jakby mógł... Stawiam, że jest 50% szansy, prawdopodobieństwa na to, że mógł to widzieć. Co najmniej. Możliwe. O cholera, wstałaś. A, dzień dobry. Dzień dobry. Czy dobry wieczór, czy coś, nieważne. Więc miałeś jakąś wizję? Chyba nie. Naprawdę, czyli takie sny to dla ciebie nic nowego? Nie! Hahaha, więc jednak widziałeś. Niezła wizja, nie? Starszy braciszku? To nie była wizja. Ten demon mieszałem w głowach. Dokładnie. Właśnie tak. To dlatego, że staraliśmy się wziąć dwie wizje w cenie jednej. Więc dał nam fałszywą wizję. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Mocna dawka kropium. O, proszę cię. W końcu to jest twój talizman. Pewnie miałaś rację, nie powinienem go używać. Gadaj, ja posłucham. Pierdol się. Chyba z tobą. Spierdalaj, ty na serio tak myślisz? No nie wiem, ty mi powiedz. Słuchaj. Oszczędź mi, nie chcę tego słuchać. Przed chwilą pomogłeś mi rozczłonkować naszych starych, ale seks to dla ciebie za dużo? Nie było żadnego seksu. I ty mi mówisz, że to ja powinnam się leczyć. To kiedy ten trzeci chapter? Nigdy do tego nie dojdzie, co nie? Nie wiem.
Czasami się taka wydajesz. Niby jaka. Odrobinę zazdrosna. Że co? Żyjesz marzeniami? Powiedz to mojej byłej. Ty też nie jesteś całkowicie bez winy. No to już życie marzeniami. Ta, jasne. Ogarnij się. Nie muszę się o ciebie pytać, ale zrobię to dla formalności. Nigdy do tego nie dojdzie, prawda? Ty i ja. Jak śpiewał kiedyś słynny kanadyjski piosenkarz Never Say Never. Nigdy nie mów nigdy, mój kochaniuski Andrew. Kurwa! To nie jest śmieszne, nie żartuj z tego. Czemu? Podnoszę cię na duchu? A może to coś innego? Powiedz, czy przez tę wizję... Wychodzę. Dlaczego masz z tym taki problem? Robiliśmy o wiele gorsze rzeczy. No właśnie. No właśnie. Związaliście matkę światełkami do choinki. Wy chore pojeby. Tak myślałam, że w końcu do tego dojdzie. Czemu taka jesteś? Czemu tak mówisz? Czemu tak myślisz? Wow, nieźle się wkopałam, nie? No, tak? A, daj spokój, zapomnij o tym. Dobra, ale wciąż to jest wizja, więc prędzej czy później się spełni. W twojej ostatniej wizji typy rozciąłem gardła, to proszę. Więc zostawmy to tak, jak jest. No dobra, jak sobie chcesz. Andrew zamiata sprawę pod dywan i udaje, jakby nic się nie stało. Błąd. Tak czy inaczej. Idziemy wrzucić rodziców do morza, co nie? Jakby nic się nie stało, co? Zapisz. Ja pierdziele. No, powiem wam tak. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne. Ja wiem. Nie musicie mi to mówić, ale... To jest gra. Szokujące wieści. Gry mają to do siebie. Mają taką magiczną moc i nie będzie wam iść w sumie. Że można w niej grać, bo już też nie. Więc jak kogoś takie rzeczy gorszą, to myślę, że może nie grać, nie oglądać. A jeżeli kogoś takie rzeczy ciekawią, to jest fajny sposób. To jest coś, co ja uwielbiam w grach tego typu. Czyli aspekt najbrudniejszy, najciemniejszy zatemark w ludzkości. Bo teraz sobie siedzicie, oglądacie ten odcineczek, zajadając pomidoróweczkę i do tego obok na talerzyku się leżą sobie ziemniaczki zasmażane z mielonym kotlecikiem, do tego wasza ulubiona mizeria czy jakaś inna marchewka z kapuchą, i czeka was wyjazd na kolonię nad morze czy na urlop z ukochanym, ukochaną w góry i sobie myślicie, wy w życiu bym tak nie zrobił i nie chodzi tutaj o członkowanie siostry albo rozczłonkowanie sąsiada bądź też rodziców, ale chodzi ogólnie o tą ciemniejszą stronę człowieka, która na przykład ja, osobiście mała polecajka bez spoilerów, bardzo polecam wam ograć, nie obejrzeć Steins Gate. Bardzo polecam, jest też na moim kanale jako seria, długa jak cholera, przeczytana jak jeszcze większa cholera, ale jako podcast myślę, że fajnie siądzie, żeby tam zerknąć coś czas. Świetne, tam to zostało zrobione, tutaj też zostało to zrobione dobrze, chociaż tak bardziej podkręcając pod publikę, fanserwisowo. Już policja przyjdzie. Nienawidzę cię. To nie moja wina, to głupia torebka się rozerwała. Mam to gdzieś, pozbieraj to. To muszę wszystko ja. Stary i stara ze schodów spadli, no nie może być. Dzięki podróżniku, tu nie ma. Gdzie jest moje auto? To jest nasze auto? Brum brum. Dobra, trzymaj się z daleka od świateł. W razie gdyby ktoś ten przyjeżdżał. Co mam tu zrobić? Odskoczyć? Nie no, chyba nie. O tu. Andrew wrzuca worki z kośćmi do śmieci. Co? Co ja przeczytałem? Worki z kośćmi do śmieci? Worki z kośćmi do wody. Skoro mój worek się rozerwał, co zrobimy z tymi czeszkami? Będzie dobrze, jak je po prostu wywalimy. W takim razie... Na pewno rzucę dalej od ciebie. O Jezu, ale uroczy... Rodzinny wieczór. Na pewno nie. Ach tak? Na pewno. No to na trzy. Raz, dwa. Ale świnia. O, coś się stało? Chyba wygrałem. Oszust! Wcale nie, popychanie nie było zakazane.
Ach tak, to masz tą twoją nagrodę prosto w twarz. Przytulas, bardzo ci dziękuję. Jezus. Ostatnio inaczej się zachowujesz. Czyli już się nie nadaje? Nie, w sensie... Jak tam twoje sny? Czy teraz serio chcesz w łeb? Nie chodzi o to, tylko ogólnie. Twoja bezsenność i koszmary... Co z nimi? A... Mimo wszystko w sumie dobrze. Ta... Niespodziewanie nagle zacząłeś się lepiej czuć. Wbrew pozorom może to życie... Pojeba, dobrze na nią działa. Pewnie, nie ciesz się tym. Andy już jest duży i mnie nie potrzebuje. Andy nie żyje, nie wydaje mi się, żeby czegokolwiek potrzebował. Dobra, ten amulet. Najwidoczniej tylko ty możesz go używać, więc niech tak będzie. Ja z chęcią poużywam wspólnie jeszcze. Teraz nie jestem pewna, ale to coś pokazało mi sposób, żeby go przy mnie utrzymać. Heh, pewnie masz rację. Ta, ale i tak jestem zły, że nie wiemy, co nadchodzi. Ciężko jest cokolwiek zaplanować. A, no tak. Więc co teraz zrobimy? Pieniądze dało nam trochę czasu, ale i tak musimy znaleźć sobie nowe tożsamości. Musimy... Nie możemy po prostu żyć w samochodzie i ukradać ludzi, żeby przetrwać? To długo nie zadziała. Za każdym razem zwiększamy ryzyko tego, że nas złapią. No to może kupmy tożsamości? Słyszałam, że ludzie tak robią. Pokaż mi, kto je sprzedaje, a od razu je nam kupię. Ach, ten cały klub kultystów wygląda jak podejrzana organizacja. Na pewno jest tam ktoś, kto wie, jak je kupić. Pewnie nie. Przestań być zawsze, a nie. Pojedźmy i zobaczmy. Kradziemy samochodem? Na pewno nie. Szczególnie w okolicy aż o morderstwa. Już ten motel pozwala nam zapłacić gotówką. Dobra, ale samochód porzucamy na jakimś parkingu. Na pewno jest jakieś śledztwo dotyczące śmierci tego zabójcy. Dobra, spoko, ruszajmy. Miałem tu pieprzyka? O cholera, nie wiem. No jak się dziwisz, to pewnie nie miałeś. Idziesz czy nie? Zaraz, daj mi skończyć. Marnotrawstwo czasu i pieniędzy, pewnie. Aha, dobrze wiedzieć. O, koniec rozdziału drugiego. Kurde, krótki. W sensie myślałem, że jest trochę dłuższy. Możesz kontynuować, kiedy rozdział trzeci Burial zostanie zaktualizowany. Rozdział trzeci Burial, czyli pogrzeb. O cholera, jasna. Dobra, to była przygoda, moi drodzy państwo. Nie wiedziałem, że tak szybko skończymy. Myślałem, że ten rozdział drugi jest trochę dłuższy. Tak nie wiem w sumie skąd wynikała taka, powiedzmy, takie przesłanie, takie przekonanie. Co wam mogę powiedzieć o tej serii? Tak jak powiedziałem wam w trakcie drogi do wyrzucania rodziców, a właściwie rzucania rodzicami, spychania ich po schodach, a właściwie tylko ich czaszek. Bardzo dobrze się bawiłem przy tej produkcji, lubię takie produkcje. Bo, no, nie chcę robić tej wywody, bo ja mógłbym gadać i gadać. Ale dla tych, którzy czują tutaj moralne zgorszenie. Słuchajcie, no są gry takie i srakie. Niektórzy grają sobie w Sudoku, niektórzy grają w Pasjansa, niektórzy w Sapera, niektórzy w GTA, niektórzy w CS-a, niektórzy w LoL-a, niektórzy w to, w Stram, to czy o wam to. Niektórzy grają w fabularki, które są absolutnie prawne, że moglibyście w kościele odpalić laptopa. Niektórzy grają w takie, które wstyd by było odpalić nawet w zaciszu domowym. Ale, to są gry. To są takie małe portale do innych światów, gdzie przeżywać coś innego, coś niespotykanego, no bo raczej nie wiem, czy byście chcieli nawet, ale nawet jeżeli byście chcieli przeżywać takie rzeczy jak The Coffin of Andy and Lilay, to raczej nie byłoby to zbyt proste. Nie każdy ma siostrę na przykład, albo brata, ale tak już absolutnie serio, naprawdę zluzujcie trochę te łańcuchy, które tutaj oplatają trumnę w tle i... Pobawcie się grami, a jak wam coś się pasuje, czasami w takich grach, nie mówię, że ta seria, może ktoś obejrzy tą serię, ale też nie lubi tej gry dalej, lubi po prostu mój komentarz, mój humor, coś tam. Słuchajcie, nie ma co się męczyć tak naprawdę, nie ma co się męczyć, trzeba żyć chwilą, jest dużo rzeczy do poznania fajnych, na tym kanale przede wszystkim, na innych też coś tam się pewnie znajdzie. I trzeba szukać tego, co was interesuje realnie. Tego wam życzę i życzę wam i tym, którzy zaczynali się i zauroczyli tą serię, jak ja, szybciego wyjścia epizodu trzeciego i więc te gier. A, mam jedną taką na oku, ale to z czasem. To z czasem zaczęliśmy jak jeden do plany, generalnie teraz w planach jest dużo gier krótkich na kanale. Także kto wie, co tam jeszcze na horyzoncie, zobaczymy, może się coś zmieni. Różnie to bywa, może zapowiedzą jakąś grę, która mnie tak zaciekawi, że będę chciał porać coś innego, jeśli plan sypną, zobaczymy. Także to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, na razie tą serię, póki nie wyjdzie kolejny rozdział będziemy już po angielsku odrywać. Dziękuję chłopakom za zrobienie spolszczenia, ale mimo wszystko, jeszcze wam pokażę, żeby nie było. O, nie tutaj, przepraszam. Nie tutaj. Bardziej chodziło mi o język. Tutaj macie.
autorów, grafikę, tłumacza. Proszę bardzo, propsować. Słyszałem, że jest jeszcze w ogóle inne spolszczenie, ale to nie wiem. Nie szukałem, nie zagłębiałem się. To było czytelne, aczkolwiek na przyszłość dla takich tłumaczy polecam po prostu. Troszeczkę jeszcze przyjść nad korektą, to już w ogóle będzie picobello, ale jest spoko, jest czytelnie. Czego więcej szczęścia potrzeba, żeby poznać kochaną i fajną historię. To wszystko. Jeżeli jeszcze nie subujecie kanału, to zróbcie to. Dziękuję wam pięknie za tę serię. I kiedy już to nagrywam, to już parę odcinków jest na kanale i na razie widzę, że bardzo wam się podoba. Serce się raduje, cieszę się, że jeszcze są serie, które na tym kanale zdobywały taki fajny rozgłos i mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej i będziemy poznawać sobie takie tytuły wspólnie. To tyle. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia, wieczoru. Hej, papa. Pa.